Proszę Państwa, chciałem powiedzieć, że z tych tysięcy naszych kolegów, działaczy, przyjaciół, aktywistów, dzielnego taty z 2000, z paru tysięcy działaczy Strzelca, czy klubów Gazety Polskiej, czy Solidarnych 2010, z tych tysięcy naszych przyjaciół nie ma nawet jednego promila tu jeszcze dzisiaj. Trzeba ich wszystkich zorganizować. Trzeba im dać dobry przykład. Ja bym chciał osobiście zaapelować do więźniów politycznych, z którymi siedziałem w celach więziennych, a myślę, że tak z 500 osób przesiedziało ze mną, czy ja z nimi. I chciałem tutaj zaprosić, żeby tu do nas przyszedł Romuald Szeremietiew, Tadeusz Stański, Dariusz Wójcik. Naprawdę, mam wielu przyjaciół, Michał Janiszewski. Jestem zdziwiony, że od 3 tygodni żadnego z tych moich przyjaciół z więzienia, no jest Janusz Sanocki z więzienia, ale 99,9% tych moich kolegów z więzienia, którzy się cieszyli, że ktoś w ich sprawie walczył, od komitetów biskupich, przez manifestacje, przez Solidarności, Solidarności Walczącej, KPN-u. Wszyscyśmy się cieszyli, że była realna solidarność. Przychodziły kartki pocztowe, przychodziły paczki z zagranicy. Byliśmy solidarni. Gdzie jest zarząd regionu niezależnego samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Mazowsze? Gdzie jest region Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność? Jeden, jedyny region to region Małopolska, który wydał apel o uwolnienie miernika, nadanie więźnia politycznego, realnie nam trochę pomógł. Żaden inny region Solidarności, Komisji Krajowej, gdzie jest pan przewodniczący Solidarności, zresztą też ze Śląska. Macie tutaj w więzieniu swojego kolegę, który nadstawiał głowy, ryzykował zdrowiem i życiem, żeby ta solidarność mogła się odbudować i żyć. I jaki dajecie przykład, koledzy z Solidarności? Gdzie jesteście? Gdzie tu jest jedna flaga Solidarności? Po prostu wstyd i hańba. Więc jest przed nami wielkie zadanie, żeby wszystkim tym ludziom z PiS-u, z kół Radia Maryja, pamiętacie, jak szliśmy w manifestacjach broniąc telewizji Trwam? Gdzie jest telewizja Trwam? Gdzie jest telewizja Trwam, się pyta? Na Nowogrodzkiej. Gdzie jest nasza telewizja nowa? Pytam pana prezesa Kurskiego. Gdzie ona jest? Raz nas zaprosiła do telewizji przez 3 tygodnie. Co tu się dzieje w tym kraju? Apeluję do nas, bo my musimy własnym przykładem odwiedzić wszystkich posłów, działaczy niezależnych i zapytać ich, dlaczego nie reagują w tak dramatycznej sytuacji, w której sądy, zamiast stać na straży interesu Rzeczpospolitej, szydzą sobie z Polaków, ponieważ zbrodniarzy pozostawiają na wolności, a zamykają do więzień najlepszych patriotów. Czy to nie jest powód do tego, żeby bić w alarm? Przecież korupcja to jest mniejsza sprawa, a to też wielki rak, który toczy normalne państwa. Więc jeżeli nie obudzimy sumienia narodu, nie obudzimy z letargu naszych przyjaciół, którzy jeszcze niedawno byli bardzo aktywni, a teraz, nie wiem, zakochali się w pieniądzu, w mamonie, we wczasach. Ile osób ja dzisiaj dzwonię i pytam, będziesz na wiecu? A oni mówią, nie, wiesz, pojechałem do Egiptu. Na grilla. Pojechałem gdzieś na grilla. Naprawdę. Dziesiątki moich przyjaciół pojechało dzisiaj z Warszawy, wyjechało na grilla. Bo dla nich, że ktoś siedzi w więzieniu, że tu jest akcja, to jest nieważne. Ważne jest kiełbaski. A my też tu zresztą zrobimy dzisiaj grilla za chwilę. Bo dziękuję tym, co przynieśli kiełbasę tutaj paru osobom. Mamy sponsora, który nam przywiózł tutaj w prezencie grilla. Takiego dużego mamy grilla Rożno. Będziemy sobie tu za chwilę robić grill. Ale proszę Państwa, co się stało z elitą Rzeczpospolitej, że uwierzyli, że skoro mamy nasz rząd dobrej zmiany, to już wszystko się samo rozwiąże. A my co? Na grilla? Więc my musimy pilnować władz.
Państwo musi być transparentne. Trzeba tego państwa pilnować, szczególnie naszego państwa, bo jak rządzi SLD, to nie ma co pilnować, wiadomo, że szajka złodziei i agentów. Tu trzeba własnych, naszych przyjaciół pilnować. Trzeba zwrócić się do naszych przyjaciół. Jest Janusz Fatyga, potrafił działać, przeciwstawić się, był pracownikiem milicji, przeciwstawił się tej szajce ubeckiej w Łodzi i do dzisiaj jest aktywny. To są piękne przykłady. Czy pan pułkownik Winu, który zaczął z nami tutaj tą uroczystość, a przecież reprezentuje pokolenie już odchodzące. Także zwróćmy się w najbliższych tygodniach do wszystkich i zapytajmy ich. Nie jest ci wstyd, że cię nie ma, że nie pomagasz? Żebyś chociaż przysłał na konto parę stówek, jak masz dobry biznes i nie masz czasu. To my, jak będziemy mieli trochę pieniędzy, to tutaj trochę kamperów wynajmiemy, pancerfausta jakiegoś kupimy. Także proszę państwa, bardzo proszę, żeby tym naszym świadectwem, dzisiejszym przykładem zrobić wstyd innym. To jest bardzo ważne, żeby im pokazać, że jest ich zwykłą obywatelską powinnością spłacać dług wobec tych, którzy walczą na pierwszej linii, którzy są w miasteczku namiotowym, marzną wieczorami, którzy siedzą w więzieniu.